Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do wyjątkowego wideo. Jak zwykle wyjątkowego, gdyż jest przepięknie, jest słonecznie, jest, słuchajcie, niesamowicie wiosennie, więc aż chce się żyć. Tak. I ja mam dzisiaj tutaj takie pachnidło, które zdecydowanie należy do właśnie takich musujących. Takich, wiecie, dodających wręcz energii, przestrzeni. Takich, które od razu nas budzą do życia i budzą nas do działania. I właśnie naprawdę, uwierzcie mi, My Way wypuściło właśnie taki flanker. Jak dokładnie dobrze mnie znacie i wiecie, że ja kocham ponad wszystko wersję La Parfum. Wersję najbardziej taką intensywną, najbardziej taką, wiecie, aksamitną, taką esencjonalną, to mogę Wam absolutnie powiedzieć, że na drugim miejscu będzie wersja Nektar. Dlaczego? Dlatego, że jest to zapach ewidentnie soczysty, bardzo przejrzysty, niezwykle taki musujący i taki rześki od razu w otwarciu. Uwielbiam tą rześkość, a w szczególności wtedy, kiedy właśnie mamy czas na takie letnie edycje zapachowe. Troszkę ten zapach mi przypomina otwarcie zapachu Ariany Grande God is Woman. Tam jest taka gruszka musująca, prawdziwa gruszka, soczysta, naturalna, bardzo fajnie pokazana w otwarciu i to otwarcie tutaj w My Way jest podobne. Jest ta gruszka podana z takim trochę lekko kwaśnym akcentem. W teorii być może jest tutaj rabarbar. Nie wiem, czy akurat rabarbar jest odpowiedzialny za taką, a nie inną nutę. Natomiast jest na tyle soczyście i na tyle tak radośnie, że ten zapach będzie zdecydowanie bestsellerem sprzedażowym, jeżeli chodzi o zapachy letnie w 2024 roku. Ja daję słowo. Słuchajcie, przepiękna butelka, lekka. Zobaczcie, korek zrobili leciutki. Butelka jest tak naprawdę identyczna. Ale dzięki temu, że ten korek jest też przejrzysty, jest niezwykła taka figlarność w tym zapachu pokazana, taka przejrzystość, taka sorbetowość, szampanowość wręcz. Mi się tak od razu kojarzy. I rzeczywiście taki jest. W otwarciu mamy tą gruszkę, mamy ten taki trochę taki kwaśny akord. Wiecie, mamy też taki akord lekko cytrusowy. Bergamota oczywiście w otwarciu jest także dostępna, ale jest też tak... tak czysto, tak musująco, tak sparking. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj jest ewidentnie w otwarciu umieszczony kwiat pomarańczy. Taki prawdziwy, esencjonalny kwiat pomarańczy z tymi takimi soczystymi, wiecie, aspektami, to ten kwiat pomarańczy robi wrażenie takiego zapachu luksusowego. Dlatego ten zapach nie pomylimy potem już właśnie z zapachem God is Woman, chociaż tamten bardzo lubię i nie traktuję go jako zapach kiepskiej jakości, tylko dlatego, że on jest od Ariany, nie, absolutnie. Tylko tutaj od razu wiadomo, że jest ta esencjonalność gdzieś tam w tle. I to jest oczywiście tuberoza, która jest głównym aktorem całej kompozycji My Way i absolutnie tutaj również twórcy nie zapomnieli o tym, żeby nawiązywać do tego prototypu zapachowego, ale dzięki temu, że to otwarcie jest takie soczyste, takie, takie przejrzyste, takie transparentne wręcz, zapach jest niezwykle nowy. Nowe otwarcie ma takie, takie inne, takie, wiecie, oprócz tego, że radosne, to jeszcze takie innowacyjne właśnie i to daje, myślę, że siłę temu pachnidle. Kochani, potem oczywiście jest cedrowość, jak przystało na My Way, bo wiadomo, że w wersji My Way była i cedrowość, i była sandałowość, w bazie było drzewno i tak kremowo i tak czysto. Natomiast tutaj dorzucono jeszcze białe piżmo i dzięki temu akordowi jest chyba jeszcze bardziej czysto. Jest chyba jeszcze bardziej tak intymnie i tak wiecie, tak otulająco. Naprawdę dobre pachnidło, naprawdę im wyszło, naprawdę absolutnie ja jestem na tak i każę Wam, wręcz rozkazuję. Biegnijcie do perfumerii, powąchajcie to pachnidło i zobaczcie, czy ono Was nie kupuje. Ale od razu Wam powiem, idźcie dopiero wówczas, kiedy będziecie mieli za oknem pięknie. Bo ja ten zapach powąchałam kilka tygodni temu, było brzydko, było ponuro, nawet jeszcze nigdzie był śnieg i niekoniecznie on mi zagrał. I drugie podejście mam właśnie teraz, kiedy jest przepięknie. Pięknie, zobaczcie, jak tutaj mi na rękę słońce świeci. Jest przepięknie, jest soczyście, jest tak budząco się wręcz do życia. I taki jest też ten zapach, jest taki budzący do życia. Tuberoza po prostu w wersji
takiej świetlistej. Więc ja jestem Natalia, polecam z całego serducha. Testujcie, sprawdzajcie i koniecznie piszcie mi w komentarzu, co o tym zapachu myślicie i jak go postrzegacie. Dziękuję Wam pięknie, do usłyszenia w kolejnej recenzji. Pa, pa!